Niedziela, 14 października 2018 roku, 6:45 rano, miliardowice, ligota. Mieli być ludzie i nie ma. Co się z nimi stało? Chyba trzeba będzie tam podjechać. Dobry. Dobry. Tam nikogo nie ma. A nie, bo ja nawet tam, wiesz co, ja tylko temu mówiłem, Hanzik, ja tylko do dwóch jeszcze z nim oprócz ciebie, do Hanzika, Hanzik jedzie Leszek, a Tomaszczyk, a mówi, że chyba się przejdzie, a drugi raz jedzie z nim, a nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wszystka gioda to, bo jak ją uczesną, to jest pewniejszy siebie. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. A to 7 też nie ma tak źle. No wiecie, bo było nas 5. 5. Dwóch goroli dojedzie. Goroli, a dwóch z pisarzowi dzieli. W Kętach jeszcze 3 gości dojdzie. Tu może się dycha. Dwóch goroli, jeden z pisarzowi. Taki Wojtek też do mnie dzwonił, a kuzynka też. O! On kiedyś też do mnie dzwonił, bo on chciał jechać dookoła zapory właśnie, ten Wojtek z Pisarzowic. No to fajnie. Leśny. Naszego okręgu Czech wyborczy. Muszę ich wziąć osobno i pogadać. Gdzie tam? Bo zostałem za brzegą. Ule, ten się tu rozplakatował. No. Kto, kto? Czekaj, ten cały leśny. A gdzie tutaj też? No tu na tych latarniach. Przesada. To co ile tych kontaktów gości miał, tak to nie pomogę i tak to nie. Ale u nas go nie widać, tylko w mieście. Zbiorczyk jest radnymi, chyba nie? No właśnie. On się tak nie plakatuje, a ten kurde całe Czechowice oglepił. Ale piechaczek też jest tak nie, ani ludzie, ani piechaczek, a najwięcej tym. Jedzie, jedzie. Ja tutaj zapomniałem dać informacje o tym wyjeździe też na swoją stronę, bo tam te wybory, kurde, są. Wybory, to zapomniałem o tym. Kurek, jakie stawiasz piwo na wybory? Jopie bracki. A to teraz chyba Czesi nawet przejęli to piwo. Ale bracki z Czeszyna. No, ale to Czesi przejęli. Teraz to Czesi leją.
Zieleją? Czesi to w ogóle przejęli całe. A Czesi przejęli. Cały browar. Ten cieszyński? No. To lepiej niż żywiec. Bo też jest pils, bratskie pils z żywca. Oni się znają na opinii. No to jest jeden z najlepszych producentów piwa. Czesi i Bawaria. O tak. Teraz będzie ten Oktoberfest chyba. Teraz niedawno w Jaworzu otwarli, nie w Jaworzu, w Jaworznie, otwarli pierwszą rowerową autostradę. Velostrada, 10 km. No i oglądałem relację, TVN to było. Napisali Jaworzno na Śląsku. No jak można taki błąd popełnić? A ile są miejsca na płocie? Niemożliwe. Chodzą gdzieś koło rezerwatu. A na rotus? Znaczy nie, na rotus nie, bo na rotus nie wolno. No chodzą, bo... No ale ja bym dziwy to do auta stoi. Ja tam czasami jeżdżę. Tam mnóstwo aut stoi. A ja stoi, ja nie widzę. Chyba, że jest... Jak się jedzie z Bronowa na Landek na tej drodze, to tam kurde mnóstwo aut stało. Wujek kiedyś był na rotuzie, ale tam są bagna. Jak w niedzielę zeszłą... Pod kurde po pas do bagna. Zeszłą niedzielę my byli w Zakopanym i w Pieninach też zrobili. O. Ja w Pieninach... Ja w Pieninach byłem, ale na rowerze w tym roku. Ja też raczej. Była widzę. W tej chwili wychodzimy na Leskowiec, Piechty. No to nie wiem, 12 zł. A jak tylko nie wiem, zamoczyło oka i 12 zł, to przesadzam. Dobry. Czarny szlak. Nawet
No, rowerem to by tu było ciężko wyjechać. No, ludzie musieli zapytać, rowerem. Ale ciężko by było, nawet na najlepszym góralu, bo jednak stromo jest. Leskowiec, 922 metry nad poziomem morza. Ile? Aha, tam 922. Nie wystąpiło, no ale zawsze to jest. Tam jest fajny widok. Tak. Ktoś mi mówi, że tam był, no 3000 gdzieś tam. Babia Góra. No ale jak tam na 3000 domy są i droga jest, no to co to za... No to na Rysy jest 2000 ponad, a jest o wiele trudniej może niż gdzie niegdzie na świecie. Ojca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. Nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy, gdyś każde życie i oczekiwanie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Dotyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. No i przepał, nie tak? To na nie dziura. Który raz tu, Robert, jesteś? Chyba drugi albo trzeci. No ja też tak. Chyba czwarty raz dzisiaj. Ale już widać te dymy, ten smog, to wszystko. Ja już pomogłem. A moja żona, a sobie jak ona nie cierpi, ona mówi, jak zaś tą zimę przeżyje, a zaś tych komiarz zaczął. No, a na Miliardowicach to szczególnie. Ale nie, jak to przeżyje zaś tą zimę, bo moja żona strasznie cierpi. Ja nawet w domu, broń Boże, żeby miał jakieś gałęzie polił, czy cokolwiek, liście, o Jezu. Ja to wszystko tak, ale nie, broń Boże, jakiś plastik, czy coś, ale liście, czy jakiś tam... Pozostało się po gałęziach. Trzeba było spróbować, to by wszystko wiedział. No, no właśnie. Nie pewnie byłoby ten. Thank you.
Będziemy niedługo powitalne pilotów, jak raz my wybieramy. My się do rynku i odbijamy tam na... A wy się drugą ścieżką inną pojedziecie. Gdzie też idziemy? Gdzie? Na powitanie? Na wybory nie w piłce. Ale po czym? Na powitanie. Jak wygrał, to stawią? No, proszę. No, to ten system na pizdo i... Zejdźcie z drogi, zejdźcie, a poproszę. Małta jeżdżą. Ale po co? Zejdźcie rurę. A gdybyśmy po piątce dali, aby ta strona istniała, tam te czechowickie towarzystwo. A to nie idzie, to nie da się, to jest co innego sprawa. A jak się zaczęło z RODO, po prostu nie ma samorządu. Musi coś tu podpisać. Ja się podpiszę pod tym, samorządu nie ma. Ja mam Roba, to jest moja domena prywatna. To jest twoja prywatna. Tak, to jest prywatna. Ja na sumę wchodzę i wiemy. Jak ktoś kolega ma stronę prywatną, na prywatnej jego prywatnej. Nie ma problemu. Strony nie ma, jak się dowiedziałem, gdzie jest wyjazd na to. Nawet napisem jestem zainteresowany. Jadę do podróży. Ja, weźcie to rewerka. Na pewno zajeżdżę. Ale jak to jest, że jest? Ale tam też tu wyjadał, ta popa. Tyle komunista, na tym trzy auta. Tam też tu nie dzieje. Zobaczcie ile jest. Jest droga, jest droga. Jest pobocze, pobocze. I za to zasady jakieś. Zrobimy. Zrobimy kopać. Dziękujemy. Kurde, tu też jechałem. Prawo na morze. No właśnie, w prawo też jechałem właśnie. Wiem, że tu jechałem. Muszę taka... kiedy zajechać w tygodniu i... Polanka wielka, taka miejscowość tam była. Tak, jest. Wielka polanka mała.
ale jak jest pogoda, to nawet tam problem jest jechać rowerem. To było to na pewno. To nie ma za mnie. No bo tu też jest tak duże, nie tak. Czekaj, gdzie jest Elizek? Jedziemy do domu, mi się nie chce tu czekać. Na kogo czekamy? No domu. Tu kolejka dzisiaj będzie na pewno. Tu jest, tu jest. Co tam jest? No po piwku i tak. No. No bo później pojedziemy w prawo i na rundzie pojedziemy w lewo, później wyjedziemy. I gdzie wyjedziemy? Nie, nie, to? I gdzie wyjedziemy? Wyjedziemy później na to już jest miejscowość Bielany. No, jak ktoś tam ogląda moje filmy, to w ostatnim razie to tu był pożar. No kurde, znajome miejsce. Była niedziela, Józek w domu nie była. Była ze w Goicku przy leśnym potoczku. To po czesku też jest. O ciebie zechcekała, kiedy trumę siekała. Chciała ci dać wszystko, pięciu i miesiączku, by mama nie wiedziała. Miesiączek też nie wyszedł.
ty weź ku mnie nie przyszedł. Może ty masz inną pannela, mówią. Obszar Natura 2000, stawy w Brzeszczach. Masakra. Już jest korek, kurczę. No już jest korek. Moja żona była z wnukami na kozi kurce i sutu, nie wiem, i też ludzi mówi, jakże... Chyba sobie z domu pojedziemy, co? Robert, nie? No, możemy. Wiesz, domu z nas kosz, pojedziemy mi, a już jedzie. Jedziemy. Do widzenia, dziękujemy. To już jest zimno, no. Lecie całkiem inaczej, nie? Jednak też lecie ciepło, bardzo ciepło, ale przyjdzie wieczorek też ciepło. A tutaj jednak. A to w październik i to już inaczej. Tak w ogóle, że przyjdzie taka pogoda jest na nas. I tak, no cóż, dzisiejsze realizowanie się kończy. Ja już jestem na granicy Ligoty i Bronowa. No i 106 km, 107, gdzieś tak w tych granicach będzie. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom całej szczęśliwej, można powiedzieć, siódemce. A za tydzień, wielki dzień, 21 października. Czemu wielki? Wybory samorządowe. I tutaj ten, kto ogląda moja strona, to wie, że teraz w tym okresie tam pojawiły się ogłoszenia wyborcze. Może nie jest to do końca takie stosowne, żeby na rowerowo-narciarskiej stronie pojawiały się takie ogłoszenia. Ale zawsze, że jest zdania, że trzeba promować ludzi, którzy są z mojego regionu i którzy dobrze robią do tego regionu. I przykładem jest tutaj pan Jerzy, który wystąpił na tym filmie, jechał dzisiaj z nami, ale na Roba 25 tam że umieścił. Ja wiem, że jeżeli ktoś ogląda ten film później, jak po 21 października 2018, no to tych ogłoszeń już tam nie będzie, nie ma, ale teraz są i tam się reklamuje nowa inicjatywa, stowarzyszenie takie. Czemu nowa inicjatywa? No bo oni dobrze robią dla tej gminy. Dobry burmistrz jest, pan Marian Błachut. Szacunek. No i myślę, że mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice powinni na niego głosować, a mieszkańcy Ligoty, Zabrzega, Bronowa, gdzie teraz jestem, i Czechowic Górnych, pamiętajcie, nowa inicjatywa, pozycja numer 3, pan Jerzy, można ujawniać tożsamość. RODO tutaj tego nie dotyczy. Myślę, że
kandydaci się tego nie pogniewają. Głosujcie na nich najlepiej, a przede wszystkim nie olewajcie wyborów, bo ten, kto oleje wybory, to jest po prostu osoba, która ma gdzieś po prostu chyba wszystko, co się w tym kraju dzieje. Trzeba mieć jakiś wpływ na ten, na losy tego kraju i trzeba iść na wybory. A najlepiej głosować na nową inicjatywę pana Mariana Błachuta, bo to jest dobra inicjatywa, a w Miliardowicach no chyba nie ma lepszego od pana Jerzego. I tym oto wyborczym akcentem kończymy dzisiejsze rajdowanie. Pozdrawiamy jeszcze Pisarzowice. Tak, Pisarzowice pozdrawiamy. No i 107 km jest super. Pogoda dzisiaj dobra była. Dzień papieski zaliczony, ale za tydzień wybory samorządowe. No i zapraszam do urny.